Gość Radia Lublin Na zgarze jest 28,5 minuty po godzinie 8, a kolejnym gościem Radia Lublin jest dawno niewidziany widziany w naszym studiu, a także w ogóle chyba w mediach, wiceprzewodniczący Lubelskiej Platformy Obywatelskiej Stanisław Żmijan. Dzień dobry, witam. Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry. To była e, dla Pana nerwowa i nieprzespana noc? Nie, do polityki już wystarczająco dużo czasu miałem, żeby podchodzić z dystansem, tak też było, mimo że to rzeczywiście bardzo ważny dzień wyborów prezydenta, to jednak emocje mnie nie ponosiły w związku z tym. Możemy spokojnie rozmawiać. To porozmawiajmy o tych wynikach, które po godzinie 8 podała PKW. Nie są to jeszcze oficjalne, pełne wyniki. Prawie, ale to jednak cały czas prawie, tylko prawie 100%. 99,97% policzonych głosów. Andrzej Duda 51,2%. Rafał Trzaskowski 40%. 48% i, i 80% głosów no, o włos zdaje się, jeśli to wszystko się potwierdzi, nie udało się już z tą myślą o porażce, trzeba się oswoić. Mimo, że to jeszcze nie są ostateczne wyniki, to oczywiście. Yy... To jest ten moment i od tego zacznę, że należą się gratulacje obydwu kandydatom. Te wyniki, osiągnięte każdy z nich w okolicach 10 milionów, milionów tak głosów, to to są naprawdę imponujące wyniki i niezależnie od tego jaki będzie ostateczny werdykt, prawdopodobnie potwierdzi się, że wygrał te wybory pan Andrzej Duda. To gratulacje należą się właśnie obydwu kandydatom. I warto podkreślić frekwencję, naprawdę mobilizację wyborców. Ta wysoka frekwencja świadczy o tym, że społeczeństwu nie są obojętne losy naszego kraju. Smuci, jeżeli ten rezultat się potwierdzi, smuci to, że niestety te wyniki potwierdzają, że mamy w Polsce głęboki podział. I naprawdę Poważne zadanie przed nami wszystkimi, żeby z tym podziałem sobie poradzić. Polsce w tej sytuacji i wewnętrznej, i zewnętrznej potrzebna jest wspólnota i nad tym powinniśmy naprawdę wszyscy zapracować. I ten, który wygra te wybory i ten, który, który minimalnie o włos, tak jak pan redaktor powiedział, po prostu przegra. Ale... Bogusław Chrabota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej w komentarzu pisze tak. Kiedy zamienimy się w walczące ze sobą plemiona, będziemy na najszybszej ścieżce do autoeliminacji ze wspólnoty narodów cywilizowanych. Rozumieć to powinien przede wszystkim wybrany w niedzielę prezydent. No, dziś wiemy, że właściwie wszystko wskazuje na to, że będzie nim Andrzej Duda. Nic bardziej prawdziwego, oczywiście, podpisuje się pod tymi, tymi słowami. Szkoda tylko, że wiele, naprawdę wiele złego się stało w czasie kampanii wyborczej. Bo tak naprawdę ta kampania no, była pod... jedną z najostrzejszych, najbardziej brutalnych i to właściwie wszyscy eksperci, komentatorzy po, to pozwoli pan po 80 redaktor, 9. że użyję mocniejszego słowa, aczkolwiek będę się starał nie posunąć za daleko. Ona była po prostu bardzo brudna. Dlatego, że w kampanię został zaangażowany aparat państwa. Tego nigdy nie było. Przez ostatni miesiąc ewidentnie rząd nie pracował. Osobiście pan premier Morawiecki, na jeżeli dzielił się dobrymi wiadomościami z, z, z wiecującymi ze, na spotkaniach ludźmi, to kiedy ludzie dziękowali premierowi, to pan premier od razu korygował. Nie, to zasługa pana Andrzeja Dudy, prezydenta. Polacy przecież mają naprawdę ogląd sprawy i, i mają ocenę prezydentury pana prezydenta pierwszej kadencji, w związku z tym naprawdę mają, mają wyrobione zdanie, więc ta kampania po prostu była naprawdę nieczysta. No i, Ale mówią to no o i, me, obydwie i media strony. publiczne. Panie redaktorze, naprawdę my po tych wyborach, oprócz tego, że mamy prezydenta, czy będziemy za chwilę mieć prezydenta, to naprawdę pozostajemy z wieloma problemami, z którymi musimy się zmierzyć. O, o, o tym zasadniczym mówiliśmy, to, to głębokie podziały. Panie redaktorze, naprawdę obszar mediów, no to tak nie może być, żeby, żeby media publiczne które rzeczywiście powinny wypełniać rolę mediów publicznych, były mediami partyjnymi. Przecież ale panie pośle, rozmawiamy te, ale, w medium publicznym. Panie redaktorze, czy, czy pan zarabia kilkaset tysięcy? Ja nie mówię o lubelskich mediach. Czy pan zarabia kilkaset tysięcy, jak znaczna część dziennikarzy, redaktorów telewizji yy, publicznej? Yy, yy, nie mam wątpliwości, że tak, że tak nie jest. W związku z tym naprawdę no nie można używać argumentów w kampanii, w telewizji, właśnie tak zwanej publicznej, elementów ksenofobicznych. Przecież nie można yy, mówić, że Niemcy wybierają nam prezydenta. Nie można to znaczy... używać elementów antysemickich, używając argumentu, że jak wygra Trzaskowski, to będzie płacił jakieś haracze Żydom. Panie redaktorze, to są... To są... Ale to znaczy, że panie przewodniczący, panie przewodniczący że y, Polacy dali się omamić tej, tej narracji, tej I retoryce? W znacznej mierze niestety tak. Dobrze, że jeszcze. To z jednej strony pan mówi o tym, że mamy święto demokracji, wysoka frekwencja, a z drugiej strony. Tak. Dobrze, że jeszcze mamy część mediów i dobrze, że funkcjonuje internet. I oczywiście dobrze, że, że jest możliwość przekazywania innej narracji niż ta, która, która miała miejsce w mediach publicznych w mediach. Jacka Kurskiego. Trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć. Zostawmy Nie, nie, Jacka zostawmy, Kurskiego, to jest Kurskiego, zasadnicza ale dzisiaj, kwestia. Dzisiaj panie ja rozumiem, rozumiem. Ale chciałbym, żebyśmy także odnieśli się do kilku yy, 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 wydarzeń. Z wczorajszego wieczoru. Zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy do pałacu prezydenckiego, który wystosował do Rafała Trzaskowskiego i jego małżonki, nie przyjęte ostatecznie wczoraj, chociaż Rafał Trzaskowski mówi, że chętnie no, się spotka. Panie redaktorze, no bądźmy precyzyjni, przecież nie, nie podejrzewam pana redaktora tutaj o, o manipulację. Przecież powiedział, że oczywiście chętnie spotka się z panem prezydentem. Dudą, ale tym najwłaściwszym momentem będzie moment ogłoszenia oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Jestem przekonany, że do tego spotkania dojdzie, że oczywiście y, powinno tak się stać i tak się stanie. Rękę poda i pogratuluję. Y, tak to postrzegam. Nic tu nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Zresztą, jeżeli już no, pod... Podstawowe elementy dyplomacji, no przecież trzeba po prostu zaprosić. A zaproszenie polega na tym, trzeba zapytać, że chciałbym cię zaprosić, czy masz czas, a jeżeli, a jeżeli nie teraz, to o której, o drugiej, spotkajmy się na chwilę. Trzeba, a nie na Czy raczej była to decyzja spontaniczna czy... prezydenta wystosowania tego zaproszenia w tym swoim przemówieniu, czy raczej zaplanowana... E... Tego nie umiem powiedzieć. Być może po prostu... Pana prezydenta lekko poniosło ta euforia po prostu tak, tego wyniku, ale uważam, że, że był czas, żeby po prostu no, podstawowe elementy z pracy i z zachowań dyplomatycznych nie były obce panu prezydentowi, na, panu prezydentowi, nawet jeżeli jest w takiej sytuacji w sytuacji euforii. Czy platforma obywatelska, koalicja obywatelska, szeroko pojęta właściwie cały obóz opozycyjny w Polsce? Uszanuje taki werdykt, uszanuje ten wy wybór Polaków, czy będą składane protesty? A tego nie wiemy, bo protesty będą składali obywatele, tak? Ci, którzy po prostu y, będą mieli dowody, czy, czy były jakieś niewłaściwe zachowania, niewłaściwa praca y, obwodowych komisji wyborczych. W związku z tym, w zależności od tego, jaka skala będzie, tak, bo ta skala będzie. Będzie mówiła, czy, czy protesty jakiekolwiek są, y, są, zasadne, bo oczywiście każdy ma prawo, tak składać, ale czy one rzutują, czy mo mogą, tak, skala może rzutować na rozstrzygnięcie, ponieważ ta różnica jest niewielka, więc a o tym zresztą będzie decydował sąd, tak? W związku z tym w związku z tym, y, no, Musimy po prostu poczekać. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. To na koniec jeszcze chciałem zapytać Pana, jako wieloletniego działacza, właściwie założyciela Platformy Obywatelskiej, także tutaj na Lubelszczyźnie, czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien teraz stanąć na czele całej Platformy czy, czy całej Koalicji Obywatelskiej? No bo jednak trzeba to obiektywnie przyznać, obudził jakąś nadzieję w połowie Polaków na zmiany. Tak, nie ulega wątpliwości, jest to poważny potencjał od czasów Donalda Tuska, pewnie największy. Oczywiście o tym na pewno Platforma Obywatelska będzie rozmawiać i oczywiście wnioski, wnioski będą wewnątrz tej dyskusji wypracowane, pewnie będą i decyzje. Ja chcę powiedzieć także, że w skali kraju naszego, także regionu, bo jeszcze nie mam... Dużych danych, wielkich danych na ten temat, ale widać, że chyba jedna trzecia tylko głosowała na, na Lubelszczyźnie, na Rafała Czaskowskiego w związku z tym to jest tak, że to, są, to jest powód do, do analiz, do rozmów także u nas, i pewnie i decyzji. Bo pytanie zasadnicze, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby rozpiętość między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim nie była taka duża. W przeszłości tak było. Im mniejsza była rozpiętość, tym wyniki były lepsze dla, dla Platformy Obywatelskiej, jeżeli Pan pyta o Platformę Obywatelską. Jeszcze jedną, na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Panie redaktorze, smuci mnie też trochę, że wyborcy mojego pokolenia umeblowali na najbliższe 5 lat wyborcom do 50 roku życia od 18 do 50 roku życia. To widać, że to młode pokolenie chce zmiany, ma wizję, poszło do, wyboru, do wyborów. To jest znaczący wzrost i pokazało, jak jej polski oczekują. Niestety stało się tak, że no, pokolenie moje, tak jak powiedziałem, napisało scenariusz na najbliższe lata. To czy to dobrze, Będziemy po prostu świadkami tego, mam nadzieję. I będziemy w będziemy latach. o tych wynikach mówić, o tych wynikach będziemy te wyniki komentować. Ja tylko na koniec przypomnę Andrzej Duda 51

obwody i głosy z tych obwodów to, to nie są takie liczby, które by spowodowały zmianę wyniku i ustalenia większości głosów, więc właściwie chyba wszystko jest w tej chwili jasne. Andrzej Duda wygrywa. Wybory prezydenckie w Polsce. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Wiceprzewodniczący lubelskiej Platformy Obywatelskiej, wieloletni poseł platformy Stanisław Żmijan był drugim, ostatnim gościem Radia Lubliny. Pani, panie przewodniczący, bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Dobrego dnia, życzę. Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.